Ugrupowanie Trail i kolejna beczka. Zwróćcie Państwo uwagę, jak blisko są siebie samoloty. Lot w tak ciasnej formacji wymaga bezwzględnego zaufania do siebie pilotów oraz mistrzowskiej techniki pilotowania. I teraz przejście z zakrętu do kolejnej beczki. Jeżeli zastanawialiście się kiedyś Państwo, jak zostać pilotem zespołu akrobacyjnego Orlik, to powiem, że sprawa jest prosta. Wystarczy tylko zostać pilotem wojskowym, zacząć pracę w Radomiu, gdzie